sposoby na to. Trzeba go wymyśleć. Teraz sobie duży klocek poprzesuwamy. No, raczej ciągniemy. No, chyba. Jeden kit. Co mnie zawsze ten śmieszyło w Tomb Raiderach, że wszystkie klocki do przesuwania było widać na pierwszy rzut oka, że one są do przesuwania. No. Się wyraźnie odróżniały teksturowo. Właśnie. No mimo to czasem nie umiałam jakiegoś znaleźć przesuwania. Aha. Przeszło się. O, tu się zamkły drzwi jedne. Tu jest dźwignia jedna na... Tu jest dźwignia druga. Teraz tam, gdzie zabiliśmy dwa tygrysy, się woda pojawiła i można się już dostać tam na górę. Próbuj zlecieć. No i jesteśmy. Ale... Może to zapiszę. I teraz pokażę ten drugi sposób przejścia. Lat. On prowadzi do tego samego miejsca. Tak, tak, no... On się mi... Akurat w tym poziomie się minimalnie to różni, bo po prostu... Teraz nie idziemy tam, nie ciągniemy tej dźwigni, tylko wskakujemy do wody. I wpływamy tutaj, po prostu i... Znowu tutaj jesteśmy. Nie, to się na tym różni, ale... Ale jest to zawsze coś innego. Przeważnie gry są liniowe. Właśnie. No i przy tym sposobie jeszcze jeden plus. Tu, gdzie się ta woda pojawia, już nie ma potem tych tygrysów dwóch, nie? No tak. Więc jeśli komuś ta gra sprawia trudność, to o tyle ma łatwiej, o dwóch przeciwników mniej.
uda drugi raz w ten sam kryształ. Wow. No on tutaj tylko w sumie chyba odnawia życie, no. Nie? To jest jakaś pozostałość chyba z konsoli, czy coś takiego. Były save pointy chyba takie. Miejsca, czy zbierało się takie kryształy do miejsca zapisu, żeby mieć więcej miejsca, czy coś takiego. Nie wiem. No, możliwe. Czy nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale coś mi się wydaje, że to w ten deseń. No. Ja nawet nie wiedział, żeby te trzy były na konsolę zrobione, ale... Znaczy, no wydaje mi się, że wszystkie były. No chyba TR1 nie był robiony, mi się wydaje. Nie, był chyba na tej pierwszej PlayStation. A. Nie wiem, PSX, jak to było, nie wiem, czy to jest... Nie znam się na konsolach za bardzo. Ta dźwignia jest ciekawa, bo nie pokazuje, co ona robi. A teraz mój ulubiony moment... nie to. w tym poziomie. Trochę nisko było, ale co tam. Ja to raz tutaj tak skoczyłam, że prawie bym się zabiła. A miałam farta. Ale teraz miałam zbliżenie na mordkę tygrysa. Fajnie by było, jakbym robiła takie screenshoty z tego, to mówię ci, jakie ciekawe rzeczy tutaj wychodzą. Masz tam momentami. Masz tam opcję screenshotów do robienia. No, ale nie chcę mi się kryć. Wiem, że jestem leniwa. Tak jakby te screenshoty same wychodziły. Okej. To jest ciekawa drabinka, bo niby się wydaje, że się powinno iść od tej strony, tak, tu są przybite te szczeble, ale guzik, prawda, bo trzeba iść od jej tyłu. Dlatego zawsze się mylę w tym miejscu. Tu kolejna małpka złodziejka chciała wziąć klucz. Ale u mnie nigdy nie zdąży. To tak jak ten, jak sroczki jakieś, kurczę. No. Co uwielbiają brać takie błyskotki. Kiedyś udało mi się tu wskoczyć, kurde, ale już nie pamiętam, jak to zrobiłem. A spróbujmy może raz. Źle. Za bardzo skręciłem ją. Teraz. O, udało się. Tyś tu kiedyś była? Nie. Ja przechodziłam prostą drogą. Z punktu A do punktu B. Czym punkt A, B był końcem poziomu. Ja rzadko łaziłam gdzieś poza wytyczoną ścieżką. Bo się bałam, że coś zepsuję. Mnie zawsze kurciło, żeby wszystko sprawdzić, kaj się da dostać. Ja tak dopiero... Później, jak zaczęłam przechodzić Tomb Raidery, tak naprawdę na własną rękę. Jak już wyrosłam z moich przekonań dziwnych. A tam czemu dziwnych od razu? A, dziecinnych.
Indra ki. Ki. Okej, to wy teraz popatrzcie sobie na przerywnik, a ja się skoczę do toalety. Hello? Hello? What? What do you want from me now? Nothing that taxing. Are you all right? Well, if you'd all stop, I might be just fine. Just 100%. Just go! If you'd all stop, who are you talking about? All you, hundreds of you, talking and chattering and breaking my brain up. Well, I'm not quite sure where you're coming from. But I just want to know about the Infada artifact. In the temple up there. Voodoo magic and all, huh? I don't touch this stuff myself. It's not voodoo. Look, is there anyone else here with you? Yeah, Randy and Rory. Randy and Rory? Where? What are you all doing here? Well, they're staying put in that temple. I told them not to. I warned them first. Not doing much now, I doubt, under half a ton of mudslide. Me. I'm leaving. Next bus out. This jungle has rooted enough rot into me. I'd offer the same advice to you, but you don't seem like the type to take it. To care if I said you're gonna die in there. Yeah. Die. Yes, them. Akurat się tak wyrobiło, że się skończyło. No, się sekret. Okej. 6 sekretów na 6, 0 użytych apteczek. Nawet niezłe stacy. Okej. Kolejny poziom. O nazwie Temple Ruins. Polskim tu... Temple Ruins. W polskim tłumaczeniu to chyba ten... Ruiny świątyni, nie? No chyba... Nie wiem, jak dla mnie 100 razy lepsze są angielskie nazwy. I nigdy tego nie tłumaczę nawet. A. Bo to brzydkie jest. Tu mamy nowy rodzaj przeciwnika w ogóle. Kobry. No. Która jakieś... mnie właśnie nie zatruła. Może nawet dobrze, przynajmniej widać co taka kobra umie zrobić. I wtedy trzeba użyć apteczki. Bo jeśli kobra zatruje, to w końcu doprowadzi do śmierci. Powolnej, ale śmierci. Po co ja tu wchodzę? Pasek życia się zmienił na żółty i on w tym momencie nie przestaje spadać już. Czy tu coś było? O, tak o trawa mi się podobało. No mi nie, bo nic w niej nie widać i jak te kobry się schowają, dobrze, to ich nie da się zauważyć. Nie, ja. No mnie się podobał ten sposób, jak to ją zrobili, nie? Wstawili
na skos kilka tekstur i tyle. No, takie lata. No, na tamte lata, 98 rok, to kurde, takografa to tak było cudo. Mogę sobie schodzić. Chciałem ktoś jeszcze po kolei, ale... Tu jest droga dojścia do tej jaskini tu. Tutaj teraz jest...